Mam na imię Roman. Od 4 lat nałogowo czytam komiksy. Przez to wyrzucili mnie z roboty, odeszła ode mnie moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17:30. Witam wszystkich w audycji Prosto z kadru, czyli kąciku komiksowym w Radio Afera. Witam się z wami Filip Maksymyk oraz Łukasz Zawodny, którzy siedzą za sterami, oraz mówiący do mikrofonu Filip Bąk. Na początku takie informacje regionalne. Otóż dzisiaj o 19 w Centrum Kultury Zamek odbędzie się pokaz filmu Comic Book Confidential. Jest to bardzo interesujący, bardzo ciekawy film dokumentalny o komiksie. Spotkaniowy poprowadzi Michał Słomka. Jeszcze was uprzedzam, że ten film będzie emitowany, puszczany w czasie Ligatury, która odbędzie się za tydzień. Jest to festiwal kultury komiksu, który odbywa się w Poznaniu. Z tej okazji za tydzień w audycji Prosto z kadru będę gościł Macieja Gierszewskiego, który opowie wam wszystko o Ligaturze. A dzisiaj podejmiemy się z moim specjalnym gościem takiego bardzo interesującego, intrygującego tematu, jakim jest inicjatywa powstania Muzeum Komiksu u nas w Polsce. Ale o tym za chwilę, ponieważ przed wami jak zwykle kawałek z wytwórni Export Label. Moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Jama. Halo Wojtku, czy się słyszymy? Dzień dobry, witam serdecznie, ja słyszę. Dzień dobry, ja też ciebie bardzo doskonale słyszę. Ty wyszedłeś z takim pomysłem, żeby stworzyć w Polsce Muzeum Komiksu. Ja bym ciebie prosił, żebyś przedstawił siebie, swoją osobę naszym słuchaczom i powiedział coś więcej właśnie o tej idei. Cóż mogę o sobie powiedzieć? Jestem kolekcjonerem komiksu, pamiątek związanych z polskimi dobranockami, twórczości Juliusza Werna i jeszcze paru innych tematów, którymi się kolekcjonersko interesuje, ale taką najstarszą pasją jest właśnie komiks.
Co do tej inicjatywy, po prostu uznałem, że trzeba ten temat ruszyć. Trzeba powiedzieć na głos. Jeszcze do niedawna pierwszym takim pytaniem na imprezach komiksowych, które do mnie kierowali przedstawiciele mediów, było: proszę pana, jak pan uważa, czy komiks jest sztuką? Dzisiaj, od wielu lat już, nie spotykam się z takim pytaniem. Nikt nie ma wątpliwości, że komiks jest dziedziną sztuki i miejsce sztuki jest też w muzeum. W Polsce Muzeum Komiksu nie ma. Ciągle jest traktowany mimo wszystko tak z pewnym przymrużeniem oka jako, nawet jeżeli dziedzina sztuki, to taka bardziej chyba dla dzieci. No, zarówno ty wiesz, jak i ja wiem, że komiks jest nie tylko dla dzieci, że jest, ma już swoją historię i to bogatą historię i moim zdaniem w pełni zasługuje na muzealną oprawę. Ty w swoim dorobku już, znaczy masz na pewno bogate zbiory, które użyczyłeś, żeby powstało inne muzeum. Muzeum Dobranocek. Tak, to jest też ciekawa historia. To jest właśnie moja kolejna pasja, czyli pamiątki związane z polskim filmem animowanym popularnymi Dobranockami, na których wychowywałem się ja, ale również pokolenia Polaków. Przypuszczam, że ty też miałeś swoje ulubione Dobranocki. No ja jak przegapiłem o 7 wieczorem Dobranockę, to później to był dramat w domu. No to mamy podobne doświadczenia, chociaż mamy też sporą różnicę wieku, prawda? Ale te same doświadczenia. To w sumie te miłe wspomnienia generalnie, bo bynajmniej nie te właśnie o przegapionych Dobranockach, spowodowały, że ja po latach zacząłem gromadzić pamiątki z nimi związane. Od różnych drobiazgów typu zabawki, po oryginalne rzeczy związane z produkcją filmu animowanego, między innymi oryginalne lalki, misia uszatka, misia Kolargola i... W 2005 roku ukazał się w prasie krakowskiej taki artykuł opisujący moje zbiory. Od tamtej pory upłynęło tylko parę lat, bo to w 2009 roku w Rzeszowie otwarto samorządowe Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Ono działa w tej chwili, niedawno obchodziło 3. rocznicę działalności. No i można powiedzieć, że jest to pierwsze muzeum, które powstało z moich zbiorów. Z uwagi na to, że zbiory komiksowe również są bogate, przynajmniej ja oceniam je jako pewien skromny fundament pod ewentualne Muzeum Komiksu, wystąpiłem z taką inicjatywą, ponieważ uważam, że najwyższy czas jest, żeby ten temat ruszyć. Komiks dorobił się wielu imprez, które odbywają się w całej Polsce, co jest ich coraz więcej, ze sztandarową, czyli Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier w tej chwili w Łodzi. Natomiast ciągle nie ma miejsca, które gromadziłoby zbiory związane z historią polskiego komiksu i udostępniało je wszystkim. Więc naprawdę pora jest, żeby pomyśleć poważnie o utworzeniu Muzeum Komiksu w Polsce. Czy to będzie muzeum samorządowe, tak jak ja celuję, co by było chyba najwłaściwsze w tej sytuacji, bo raczej nie ma co liczyć na to, że będzie to muzeum państwowe. No czas pokaże. Tak jak mówiłem, upłynęło wiele lat, zanim powstało Muzeum Dobranocek. W tej chwili uczyniony jest pierwszy krok w kierunku Muzeum Komiksu. Zaczęto o tym mówić. Ja przypomnę, że parę dni temu na Facebooku założyłem stronę pod nazwą Muzeum Komiksu. Zapraszam serdecznie do jej odwiedzenia. Będzie można tam zobaczyć sporo komiksowych ciekawostek, które powoli tam rzucam. Oczywiście temat jest dużo obszerniejszy i no nie sposób tutaj zrobić takiego wirtualnego muzeum. Myślę, że będziemy musieli poczekać, aż powstanie prawdziwe Muzeum Komiksu, bo jestem przekonany, że przy okazji tej inicjatywy, czy innej, ale kiedyś to muzeum powstanie, oby jak najszybciej. Mam nadzieję. Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do Muzeum Dobranocek, ponieważ przez to, dzięki doświadczeniom zdobytym podczas tworzenia Muzeum Dobranocek, wiesz już, jak podejść między innymi do Muzeum Komiksu. I czy uważasz to Muzeum Dobranocek, czy w jakim stopniu to był dobry pomysł, dobrze zrealizowany, może w ten sposób? Czy rzeczywiście miasto, czy ten samorząd sprostał takiemu pięknej inicjatywie, jakim jest Muzeum Dobranocek? To znaczy, powiem tak,
ja byłem pod... cała sprawa w Rzeszowie zaczęła się po tym, jak przeprowadziłem się z rodziną do Rzeszowa. Dosłownie miesiąc po przeprowadzce lokalna gazeta wyborcza w Rzeszowie opublikowała taki artykuł na temat moich zbiorów i tam padło pytanie, co dalej? Więc ja od razu rzuciłem hasło, że no, te zbiory wymagałyby muzealnej oprawy. Od tego artykułu minęły 3 lata starań o utworzenie Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i to muzeum powstało. Ja swoje zbiory podarowałem miastu, miasto utworzyło samorządowe Muzeum Dobranocek, które w tej chwili istnieje 3. rok. To znaczy tak, sukcesem było to, że to muzeum powstało. Ono istnieje, działa, natomiast nie do końca chyba po prostu wyczerpuje możliwości pewne, to znaczy no... Ja bym tutaj raczej pominął milczeniem to, jak ono mogłoby działać, a jak w tej chwili działa. To nie ten format i odrobinę ten pomysł, ten projekt, ten temat został tak troszeczkę spłycony. Ja może tylko powiem taką anegdotę, jak wyglądało rozumienie mojej inicjatywy. W zbiorach jest oryginalna lalka Misia Uszatka. Ona ma wysokość około 20 centymetrów, czyli jest malutka. Generalnie ludzie reagowali zawsze w muzeum na widok tego Misia Uszatka. To on był taki mały. Zawsze każdy wyobrażał sobie, że on jest dużo większy. Ale wiadomo, że o jego wielkości nie świadczy ten rozmiar. Natomiast kiedy ja rzuciłem takie hasło, że muzeum, utworzenie muzeum to jest jedno, a należałoby z tym tematem pójść w miasto, czyli na przykład zrobić pomnik Misia Uszatka gdzieś na jakimś skwerze, to reakcja urzędników była następująca. Ale super, to wspaniały pomysł, przed muzeum postawimy taką plastikową, 3-metrową figurę Misia Uszatka. No, powiem szczerze, ja ręce załamałem na podobne widzenie tematu. Zresztą od razu powiedziałem, że no właśnie o jego wielkości nie świadczy ten rozmiar. On nie musi być miarów piramid egipskich, żeby podkreślić jego wielkość. Tą wielkość widać w tej małej, oryginalnej lalce. Także po drugie kwestia widzenia tego muzeum jako coś tylko i wyłącznie dla dzieci. Wspaniała rzecz dla dzieci, bo wiadomo, filmy animowane są tylko i wyłącznie dla dzieci. Podobnie jest przecież z komiksem. Też jest pojmowany przez pryzmat, nie wiem, Kaczora Donalda, Myszki Miki. A komiks często porusza bardzo ważkie tematy i nie do końca jest tylko i wyłącznie dla dzieci. To u nas tylko tak się pojmuje, że to taka była tania rozrywka, zresztą nie najwyższych lotów. Przecież nikt nie ocenia na przykład literatury przez pryzmat harlekinów, które zalegają u kioski ruchu. No właśnie. Wiadomo, że mamy do czynienia z literaturą popularną i z dziełami na przykład 100 lat samotności, prawda? To zupełnie są dwie różne rzeczy. Podobnie jest z komiksem. Z filmem też nikt nie ocenia filmu tylko i wyłącznie przez filmy klasy B, tylko też bierzemy pod uwagę te arcydzieła kina. Podobnie jest z komiksem. Też mamy ten popularny komiks dla dzieci i całą masę komiksu na różnym poziomie, ale mamy też arcydzieła. Ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Z każdą inną dziedziną sztuki, więc Muzeum Komiksu to jest, ma być Muzeum Sztuki Komiksu. Ja... Należy to widzieć w takiej formie. Ja może muszę ci na chwilę wejść słowa. Konkretnie do Muzeum Komiksu przejdziemy za chwilkę. Na razie zachęcam was, drodzy słuchacze, żeby zaznaczyć Rzeszów na mapie Polski i Muzeum Dobranocek jako jeden z punktów, które warto odwiedzić. A zapraszam was wszystkich teraz na krótką przerwę muzyczną. Halo, halo? Ja słyszę, nie wiem, tak, czy mnie dobrze. Słychać. Ja też ciebie słyszę. No jednak trzeba się upewnić, bo to różne chochliki płatają różne figle. Okej, Muzeum Komiksu, ale myślałeś o tym, że to było muzeum ogólnie komiksu, w sensie medium światowego, w sensie i tam komiksy japońskie i amerykańskie, czy to chodzi bardziej o Muzeum Komiksu Polskiego? I w jaki sposób chciałbyś eksponować? Czy masz już, wybiegasz oczami wyobraźni w przyszłość i widzisz, nie wiem, czytelnie, figurki, różne gadżety, czy też komiksy? W jaki sposób chciałbyś eksponować te komiksy? Komiksy, to mnie ciekawi, bo to jest mnóstwo tytułów. Czy pokazywać okładki, czy tylko grzbiety, czy każdy może je przewertować, czy jakieś wybrane plansze? Jak ty to widzisz?
No już mówię. Bardzo tradycyjnie, to znaczy ja podkreślam jedno. Cały czas chodzi mi o utworzenie muzeum samorządowego, czyli muzeum, o którym mówi ustawa o muzeach. Ta ustawa jasno precyzuje cele, które realizuje, każde muzeum powinno realizować, żeby w ogóle mogło być nazwane muzeum. Więc ja może tak z grubsza tylko wymienię. Przede wszystkim to jest punkt pierwszy, gromadzenie zabytków w statusowo określonym zakresie. Więc budowanie kolekcji, a w zasadzie rozbudowa kolekcji, ponieważ ja tak jak cały czas zaznaczam, gotów jestem oddać w depozyt na start swoje zbiory. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest pewien mały fundamencik pod takie muzeum, ponieważ temat jest bardzo rozległy. Punkt drugi, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów. Przechowywanie gromadzonych zbiorów, zabezpieczanie, konserwacja zbiorów, urządzanie wystaw stałych i czasowych, organizowanie badań, prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie i prowadzenie działalności artystycznej upowszechniającej kulturę, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Ja muszę powiedzieć, że niektóre cele tej ustawy ja realizuję już jako prywatny kolekcjoner, ponieważ udostępniałem swoje zbiory zarówno do opracowań książkowych, do organizacji wystaw, bodajże chyba do 2 prac magisterskich i to wszystko jest pole do działania dla muzeum, czyli budujemy zbiór, kolekcję, rozbudowujemy ją, staramy się dotrzeć do pewnych archiwaliów, które gdzieś ktoś jeszcze być może ma pochowane po szafach, strychach, pawlaczach. Wiem jako kolekcjoner, który dociera do takich rzeczy, że często naprawdę można trafić na perełki. Ja mam w swoich zbiorach też oryginalne prace, więc tutaj chodziłoby zarówno o pokazanie oczywiście albumów, komiksu prasowego, który ma swoją bogatą historię, zarówno przedwojenną, jak i powojenną. Również wszelkich gadżetów okołokomiksowych, czyli tych okolic komiksu, tego wszystkiego, co towarzyszyło tym wspaniałym historiom na przestrzeni lat. Ja w swoich zbiorach mam mnóstwo różnych drobiazgów. To są figurki, na przykład Tytusa, Romka i Atomka, wykonane z gumy, które, jak pokazałem papciowi Chmielowi, on stwierdził, że w ogóle nie wiedział o tym, że coś takiego było produkowane. W tamtych czasach nikt się nie przejmował prawami autorskimi, nie pytał autora, czy może coś takiego zrobić, po prostu brał i produkował. Różnej jakości to było. Można zobaczyć te figurki właśnie w albumie zdjęciowym na stronie Facebooka Muzeum Komiksu, gdzie zapraszam. Tam pokazuję sporo różnych takich ciekawostek. To są na przykład obcojęzyczne wydania polskich komiksów, jak Funky Kowal, jak Kapitan Klos. Stare rzeczy, na przykład komiks prasowy. No, najstarsza historia obrazkowa w moich zbiorach to jest taka 12-kadrowa historia obrazkowa zatytułowana Podróż na planetę Mars. A pochodzi z czasopisma Wędrowiec z 1893 roku. O kurczę. To są na przykład wspaniałe, naprawdę na wysokim poziomie poligraficznym komiksy, całostronicowe komiksy, które były drukowane na ostatniej stronie czasopisma Ilustrowany Kurier Codzienny w 1938 roku, a zatytułowane Wesołe przygody myszki Miki i psa Burka. No, były to historie Walta Disneya. Wspaniały komiks z dymkami w dużym formacie. Rewelacyjna rzecz. Ja to mam w zbiorach. Leży to u mnie w szufladzie. Nie jestem typem kolekcjonera egoisty. Chętnie udostępniam te rzeczy. W tym momencie chodziłoby o to, żeby ktoś, kto, no nie wiem, ma chęć zapoznania się z tematem, bądź powspominania tamtych czasów, mógł wejść do Muzeum do Komiksu i obejrzeć, spędzić tam miło chwilę i obejrzeć te zabytki. Bo to są zabytki kultury już na dzień dzisiejszy, prawda? Owszem, to jest kartka papieru, ale to jest już zabytek. On pokazuje naszą kulturę, to jest nasz dorobek. Tak. Ja jeszcze a propos twoich zbiorów, to tam kojarzę ze zdjęć figurkę Jerza Jerzego, którego masz nawet certyfikat autentyczności. Tak, jest to ciekawa historia. Ja jestem fanem Jerza Jerzego. Śledzę jego przygody praktycznie od samego początku. Mam w zbiorach na przykład takie pisemko odbijane na ksero, pisemko wydawane w liceum, w którym autorzy Jerzy Jerzego się jeszcze wtedy uczyli. I tam na ostatniej stronie, na kiepskim ksero, były właśnie przygody Jerzy Jerzego. Te historie, według tych scenariuszy, były później przerysowywane w czasopiśmie Ślisk. Nie wiem, czy fani Jerzy Jerzego pamiętają, że przez pewien okres czasu Jerzy Jerzy ukazywał się równolegle w wersji takiej soft w czasopiśmie dla dzieci i świerszczyk. Bardzo fajne, dowcipne historie.
ale jeszcze tam żadnych ekscesów nie wyprawiał. Natomiast w Ślizgu wersja taka bardziej hard się ukazywała. Na pewnym etapie autorzy zrezygnowali z wersji świerszykowej z obawy, żeby jakaś babcia wnuczkowi nie kupiła tych ślizgowych opowieści, bo mogłaby się zszokować. A figurka została przeze mnie wykonana z okazji ukazania się pierwszego albumu z przygodami Jerza Jerzego. To był jeszcze album Jerzy Jerzy dla dzieci, 1998 rok, wydawnictwo Piąte Piętro Grzegorza Kazdepkę, i na imprezie w Łodzi była premiera tego albumu. Ja przywiozłem z Krakowa na tą premierę właśnie figurkę Jerza Jerzego, wykonaną przez siebie z modeliny. Nie mówię, że to jest arcydzieło sztuki plastycznej. Ja jestem amatorem bez szczególnych uzdolnień, ale odczułem taką potrzebę. I mam autorzy Tomek i Rafał podpisali mi się na takim własnoręcznie wypisanym certyfikacie, który stwierdza, potwierdzamy pierwszeństwo i oryginalność trójwymiarowego przedstawienia Jerza Jerzego, którego sprawcą jest Wojciech Jama z Krakowa ówcześnie. Podpisano Tomasz Lewleśniak, Rafał Skarżycki, autorzy. Także jest to fajna pamiątka, kawał czasu już od tamtej pory upłynął, no i fajny eksponat do ewentualnego muzeum. No na pewno, a mam pytanie, czy jakby na przykład zebrało się nagle więcej osób, więcej kolekcjonerów, którzy mają tam różne ciekawe rzeczy, to czy to pomogło? To byłby kolejny krok, jakiś większy do tego, żeby takie muzeum komiksu powstało? Ale rzeczywiście, ja powiem tak, w momencie, kiedy powstawało Muzeum Dobranocek, ja miałem świadomość tego, to znaczy znając rynek kolekcjonerski i zajmując się tym przez wiele, wiele lat, wiedziałem, że akurat taka kolekcja w Polsce jest no, tylko jedna, ponieważ owszem, zdarzały się osoby, które interesowały się na przykład, nie wiem, Bolkiem Lolkiem, Jackiem i Agatką z różnych przyczyn, ale nie tak szeroko tematem, jak ja się tym zajmowałem. Natomiast jeżeli chodzi o komiks, to ja mam oczywiście dobrą orientację, że te moje zbiory są tylko jednymi z wielu. Jest wielu kolekcjonerów komiksu, około komiksowych gadżetów. Są ludzie tak jak Krzysiek Janicz z Warszawy, który jest ekspertem, chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o twórczość Janusza Chrysty, i ma przebogate zbiory tutaj. Na pewno oczywiście też mam świadomość tego, że gdyby takie muzeum powstało, to zarówno na kolekcjonerów, jak i na twórców można by na pewno liczyć, żeby wsparli to muzeum. Na koniec jeszcze, muszę ci przerwać, bo tak? Audycja już się kończy. Okay, jeszcze pozdrowienie dla jednej osoby, na pewno. Oczywiście. Ale też tutaj faktycznie pozdrowić Waldka Juszczyka, który od pierwszych chwil, jak tylko zaistniał temat muzeum komiksu, udzielił mi sporej pomocy i naprawdę jest taką dobrą duszą, która w tej chwili pomaga i wspiera. Bez niego nie powstałaby ta audycja, ponieważ Waldek właśnie nas poznał. Dziękuję ci, Wojtku, za poświęcony czas. Moim gościem dzisiaj był Wojciech Jama. Ja również dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Żegna się z wami Filip Maksymiuk, Łukasz Zawodny oraz mówiący te słowa Filip Bąk. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej, hej. Bada boom, 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 bada bo